Janek biegnie ze stałą prędkością i przebiega 17 km co 2 godziny. Napisz równanie, które wiąże odległość D, którą przebył w kilometrach, z czasem H, który zajęło mu pokonanie tego dystansu. Czasem H w godzinach. Zatrzymajcie teraz wideo i spróbujcie zapisać to równanie, zanim zrobimy to razem. No to po kolei. Można podejść do takiego zagadnienia na parę sposobów. Można na przykład zacząć od tego, że Janek biegnie ze stałą prędkością. W takim razie droga, którą przebiegł, równa jest jakaś stała. Możemy oznaczyć ją literą k razy czas, jaki poświęcił na przebiegnięcie tej drogi. I możemy wyznaczyć wartość liczbową stałej k. Korzystając z informacji na temat drogi i czasu, jaka podana jest w treści zadania, droga, którą przebiegł, wynosi 17 km, a czas, w którym przebiegł te 17 km, to 2 godziny. W takim razie 17 km równe jest k razy 2 godziny. Ile w takim razie równe jest k? Jeżeli wcześniej tego nie policzyliście, to teraz zatrzymajcie film i spróbujcie wyznaczyć wartość k. Znowu można to zrobić na parę sposobów. Można na przykład podzielić obydwie strony tego równania przez dwie godziny. Lewa strona równania przez dwie godziny i prawa strona równania przez dwie godziny. Dwie godziny i dwie godziny można skrócić i k równe jest 17 drugich. Kilometra na godzinę. 17 drugich to 8,5. No i wróćmy teraz do pytania z tego zadania. Pytanie albo polecenie brzmi: napisz równanie, które wiąże odległość D i tak dalej. To jest to równanie, ale wiemy już, ile jest równe K. Czyli równanie wygląda tak. D równe jest 8,5 razy H. No, i zadanie rozwiązane. Gdybyśmy jeszcze chcieli być bardziej precyzyjni i chcielibyśmy dopisać jednostki, to d równe jest 8,5 km na godzinę razy h. Jednostki są ważne współczynnik proporcjonalności ma w tym przypadku swoją jednostkę, i d i h muszą być wyrażone w tych samych jednostkach co współczynnik. Czyli d w kilometrach, a h w godzinach. d równe jest 8,5 km na godzinę razy h.